też. To najpierw powiedz co do powiedzenia. Ja mam do powiedzenia w ogóle też słowo wiedzy. Tak, na temat Matyldy, ale też jeszcze też jest związane z tym i dobrze, może w tym momencie je mówię, bo ono dotyczy w ogóle tego procesu, jak się w ogóle poznaliśmy i jak to się zmieniało. Chodzi mi przede wszystkim o to, że dzisiaj poprosiłem Boga, żeby rozróżnił mi coś takiego, bo dzięki życiu tam się naczytałem różnych praw psychologicznych, żeby mi rozróżnił w ogóle, rozróżnił mi w głowie to od Bożej prawdy, gdzie jest punkt, taki jasny kryterium. I dostałem coś takiego, że Bóg mi pokazał tą prawdę Bożą jako coś, co w ogóle od korzenia aż do liści jest, daje życie. Że jeżeli to daje życie tylko, nie wiem, liściom albo tylko korzeniom i tylko przez jakąś chwilę, to nie jest to Boża prawda, ona nie daje życia. I przykład może taki, czasami po prostu, nie wiem, stosujemy jakąś zasadę psychologiczną, która na danym etapie nam coś daje. I zaraz też powiem o tym pewne świadectwo, mi się to wszystko właściwie składa. I ona działa po prostu tylko przez chwilę, a nie daje życia w ogóle jako całość, na koniec nie prowadzi nas do światła. I właśnie w związku z tym też była taka sytuacja, że już kilka miesięcy temu w ogóle pomodliłem się o żonę. I minęło może 2 albo 3 dni i w ogóle już, ja byłem wtedy w Austrii, już pisałem w ogóle z Matyldą. I w ogóle każde nasze w ogóle spotkanie i rozmowa, bo trwały po 3-4 godziny, czasami do 3 w nocy na Messengerze, gdzie w ogóle no, raz tylko rozmawialiśmy wcześniej w kościele i ja do nich zapytałem po prostu zapytać o pracę. Przeświadczała mnie o tym, że po prostu jest to głęboka prawda. I niestety w związku z tym, co też dzisiaj było kazanie, po jakieś tam 1,5 miesiąca Matylda po prostu, która cały czas żyła po prostu z prawdą, no dała mi po prostu pewną... Powiedziała mi po prostu rzecz, którą nie mogłem przebrnąć, bo nie byłem posłuszny w ogóle prawdzie, bo znałem swoje krótkofalowe prawdy psychologiczne i postanowiłem, że zamiast obcinać po prostu przeszłość, to będę robił sobie przy pomocy decyzji, będę sobie robił terapię psychologiczną, która trwała przez kilka miesięcy. Musiałem pójść ileś tam kilometrów na pieszą wycieczkę i zrobić sobie to wszystko, aż w końcu i tak na koniec podjąłem decyzję. Bo nie było innej drogi, tak? W wyniku czego, gdy już wiedziałem, po prostu byłem jakby oczyszczony z tego bagażu psychologicznego i zrozumiałem w ogóle, że to jest jakaś tam prawda, pseudoprawda krótkofalowa, nie dająca życia długofalowo, stanąłem na prawdzie ufnant. Wróciłem do Warszawy, przyjechałem do Warszawy, poczułem, że to jest w ogóle to miejsce, poczułem pokój wewnętrzny i przekonanie, że jestem tu, gdzie trzeba. No i zaczęło się z powrotem układać relacje już na żywo tutaj z Matyldą. No i chciałem po prostu ogłosić, że jesteśmy parą w tym momencie.